Dobra, siema, tu Pyzawra z kolegą Grzesiem. Cześć. I zaczniemy dla was materiał. Zobaczymy, czy są borowiki. Kozia broda jest. Zwróćcie uwagę. No i tak mówię, po nocnych zmianach z Grzesiem zobaczymy, co się dzieje. Na tą chwilę jest godzina 7:30, piątek, 1 września 2023. No i w ten piątkowy dzionek nakręcę dla was jakiś materiał, a co będzie, zobaczycie sami, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Są grzyby? Parę gąsek dopiero. Gąsek dopiero? No, a borowika żadnego nie ma? Nie, dopiero żeśmy weszli. A to co, to są grzyby jadalne? Będziesz to na internecie tak, czytałem. Tak, to jest ten, kozi broda. Te kołdun, czy te, to, no widzę, no. Tak, to są jadalne. No tak właśnie. Tak. Jadalne, no. Kozia broda na to mówią. Gdzieś to właśnie co, no. No ale jadalne. Dziękuję. Tam jest jeszcze jeden, niech pan się wróci. Tam, za tym drzewem. Na razie, tak. Dziękuję. No i dobrze. I drodzy państwo, tak widzicie. Na razie borowika nie ma. A czy będą? Zobaczymy. Więc musimy pochodzić, pospacerować. I będziecie wiedzieli na bieżąco, drodzy państwo, czy już grzyby się wysypały tutaj u nas. Więc po cichutku, powolutku idzie Pyza z Grzesiem po ogródku. Po ogródku. Co to mamy? To są kolczaje. Kolczaj. Tak. Kolczaki. Kolczaki, drodzy państwo. Ale ich nie zbieram. Jest tego sporo. Widać, że coś z ziemi wychodzi. No ale interesują nas prawuski, czyli borowiki. Te kolczaki, widziałeś ile ich jest? Te pomarańczowe, te to Grzesiek. No ja tego nie zbieram, wiesz, lisa podobnie, że jest dobra z tego, wiesz? To zbierał, no. No wiesz, to jest jadalny grzyb, podobnie pyszny, wiesz? Jeszlica dobra jest z nich. Tak, no coś takiego, nie? Ja dawniej to zbierałem, ale teraz nie biorę. A tu co jest? Nie. Ale nie jest tego sucho, Grzesiu, w lesie, nie? Mokro jest, fajnie. Więc drodzy państwo, zostańcie z nami z scyzorykami i nakręcę z Grzesiem jakiś materiał i zobaczycie mniej więcej co i jak. Więc drodzy państwo, jak widzicie, kolczaki. No nazbierałby tego trochę, bo jest tego, widzę, obrodziły. No ale chcemy trafić na prawuski, zobaczyć, czy w końcu są, i sami przekonacie się, czy już są te grzyby w tych świętokrzyskich lasach, czy jeszcze. Przynajmniej w tych miejscach, co ja chodzę. No naprawdę, sam jestem ciekaw. 2 tygodnie pada, a grzybów jak nie ma, tak nie ma. A grzybów jak nie ma, tak nie ma. Więc pora dzisiaj sprawdzić. I jak tu już nie będzie, to nie ma sensu tutaj chodzić, chyba że w innych lasach na świętokrzyskiej ziemi. Bo nieraz tak jest, że w jednych lasach są, w innych nie ma. Ale tak mówię, interesuje nas to miejsce i ten las. Ale fajnie. Czuć grzyby, powiem wam, że czuć. Ja czuję grzyby, lecz ich nie ma, nie widzę na razie. Ale tak jak mówię, czuję je.
dosłownie czuć grzyby. Więc tędy pomalutku. Jak chcesz, to może pod liśćmi jakieś pytki rosną, których nie widać. Tu co mamy? Znów to. No. Kolczaki. Zobaczcie, aż żółto, ale nie o te grzyby chodzi. Zobaczcie, nie o te grzyby chodzi. Szukamy borowików, czerwonych kozaków, podgrzybków. No ale przede wszystkim nas interesują borowiki. Prawoski, dosłownie prawoski, których na razie jeszcze nie spotkałem, nie widzę, ale czuję, że się gdzieś tam uderzył, a ja pomału sobie chodzę. No i zobaczymy, zobaczymy, bo sam jestem ciekaw. Wiecie, tak to jest na tych grzybach. Dzisiaj nie ma, jutro mogą być. Jutro mogą wysypać. Dlatego trzeba sprawdzać, czy już są. Nie będzie, jedziemy do domu. I problem z głowy. Grzesiu ma, ale jak mówię, no borowik, nie? Jakby nie było, cegla z topory. Sztuka to sztuka. No jest. Ale chodzi o białego grzybka, czyli o borowika szlachetnego, usiatkowanego prawuska, nie o ceglaka. Więc przejdziemy jeszcze trochę, no i zobaczymy. Więc idziemy, idziemy. Grzesiu, ja tu słabo widzę. A ty jak myślisz? Ja też słabo widzę. Też to słabo widać, no. To wiesz, musimy otworzyć oczy, żebym to lepiej jakoś to widzieli. Żebym to jakoś lepiej widzieli. No tych żółtych to dużo wysypało, no. No. Ale wiesz, o, 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 co to jest? Patrzcie, Grzesiu. Ha, mam i ja. Borowik cegla z topory. No, ale zaraz jak rósł. Widzisz? Ja to jednak dobrze. Czyli jednak Grzesiu mówi, dobrze widzę. Cegla z topory, borowik. No ale wiecie, nie o te grzybki nam chodzi. Wolałbym, żeby to był już bialutki grzybek, a nie ceglaczek. Czysty jest. Dobra, weźmiemy do koszyczka i pospacerujemy jeszcze. Więc ciężko go było zobaczyć. Z pierwszej chwili myślałem, że to jest kozak z tych brązowych, takich ciemnych, pięknie ubarwionych, ale to borowik cegla z topory, nie inaczej, więc idziemy dalej. I tak mówię, taki rekonesans, wiecie, po tych deszczach, żeby niektórzy ludzie, którzy jeżdżą w moje miejscówki, w te lasy, które ja zbieram, wiedzieli, czy warto przyjechać na weekend pod Kielce, czy nie. Więc dlatego taki film. Grzesiu, powiedz mi, są borowiki, czy ich nie ma? Siwy dym, czarne chmury. Jaki wysyp? No. Jaki wysyp, o. Jaki wysyp. Psioków jakiś, ale zaraz tam paruje. Nie? Zobacz. No. Zobaczcie, jak to wszystko paruje. Tu nie ma borowika.
to znakiem tego, że nie będzie. To Grzesiu, są borowiki czy nie ma? Nie ma borowików. Więc drodzy Państwo, widzicie, że nie ma borowików. Zresztą nic nie ma. Nie ma nic. Co tu mamy? To tu jest? Tu jest goricak. Różowe sito to jest goricak. Niedobry grzybek. Niedobry. Nunu go do zupki, nunu go do przyprawy, bo będzie bardzo gorzkie. Drodzy Państwo, będzie gorzkie, ale tu jest grzybek ładny. O, tu jest ładny grzybek. Tu jest ładny grzybek. O, tu jest ładny grzybek. Ten grzybek to jest borowik ceglastopory. On się nadaje do konsumpcji. Tego tak, tamtego nie. Drodzy Państwo, więc widzicie, trochę pożartujemy i mamy ceglastoporego, który sinieje po rozkrojeniu. Ten tak, mamy dwa borowiki ceglastopore, ale szukamy tych jasnych, usiatkowanych borowików szlachetnych. Po prostu prawosków. Jak już są borowiki, ceglaki, to lada dzień, zobaczcie tych żółtych, lada dzień wysypią i te jasne, dokładnie, wysypią i te jasne, lada dzień, no ale taki spacer, aby się upewnić, czy na pewno nie ma tych malutkich. Wiecie, je ciężko dostrzec, one pod ściółką są, pod liśćmi, dopiero się wybijają. Ale tak, Grzesiu powiedział, jak tu nie będzie, to już nie będzie. Drodzy Państwo, jeszcze taka drobna kwestia odnośnie niektórych komentarzy. Dużo ludzi zarzucało mi, nam, że za bardzo krzyczymy w lesie, ale wiecie, drodzy Państwo, ja ten las znam, Grzesiu ten las zna, koleżanka tego lasu nie zna i dlatego musiała nas się pilnować. Chciałem nagrać jakiś film, do Grzesia powiedziałem, że jak będzie miał grzybki, żeby dał znać. No, każdy chodził sobie innymi ścieżkami. Więc jak wyobrażacie sobie to, jak on miał mi zadzwonić telefonem i powiedzieć, jestem tu przy tym drzewie, czy przy tym, no dajcie spokój. Drodzy Państwo, to musieliśmy krzyknąć, nawołać się. Wiecie, o co chodzi. Grzesiek był ciekawy, gdzie jestem. Ja byłem ciekawy, gdzie on jest i jakoś musieliśmy się styknąć. Inna sprawa, jakbym byli tylko we dwoje, filmu bym nie nakręcali i zdzwonilibyśmy się i powiedzieliśmy, że tu i tu będziemy. Ale Grzesiu znalazł grzyby, chciał, aby te grzyby były do filmu, żebym je nakręcił. Więc dlatego trochę my krzyczeli. A wiecie, jak to się mówi. No, gdzie można nie pokrzyczeć, jak nie w lesie? Zawsze, czy to na przed blokiem, czy w sklepie, czy gdzieś, zawsze było takie przysłowie, takie powiedzenie, czego się tak drzesz, nie jesteś w lesie. Nawet sami nawet mówicie, że w lesie nie wolno się drzeć. Nikt celowo się nie wydziera. Widzicie, co rośnie. Tego to by nazbierał. Kolczaków. Dosłownie kolczaków. Ja tylko dwa borowiki ceglastoporę, Grzesiu jednego. No ale to nie jest typowe miejsce na ceglaki. Widzicie. Więc skrobniutko. No i tak mówię, to jest rekonesans.
bo wiecie, drodzy Państwo, ja przeważnie na grzyby jeżdżę zawsze, jak są w sprzedaży, jak ludzie na targu sprzedają nieduże grzybki, to ja wtedy uderzam do lasu. A na razie na targu nie ma, to z grzeczności dla Was, dla widzów, aby Wam powiedzieć, że nie ma grzybów i jak ktoś chce przyjechać, powiedzmy jutro, no! I jak ktoś chce, powiedzmy, jutro przyjechać, no to może przyjechać, bo dzisiaj nie ma, jutro mogą być, nie? Ale jak się nie spodziewa, że znajdzie sporo, bo ich po prostu nie ma. Idę do Grześka, zobaczymy, co on tam ma i co robimy. Ale prawdopodobnie pojedziemy do domu. Ja jestem po nocce, jeszcze jedna noc mnie dzisiaj czeka, z piątku na sobotę ostatnia. No i tak mi wypadło, że przechodzę w inną zmianę w pracy. I też po niedzielę będę miał nocki. Tak akurat wypadło, że 10 nocek rzędu. To przed weekendem, jeszcze dzisiaj ostatnia noc i poniedziałek znów 5 nocek. Dobrze, no i co stwierdziłeś? No. Nie ma też tam. Nie ma. A jak były wcześniej nawet, to były. No. Były, ale wszystko po prostu się robaczywe było. Robaczywe było. No to co robimy? Były też robaczywe. No co robimy? Kanie też. No wracamy, idziemy w drugą stronę. Gdzie tam były? No przechodzimy na drugą stronę i wracamy, nie? To do góry byli trzej takich. No to wracamy, samochód mam z tyłu, nie? No, ten chcesz iść? No a którędy? Z powrotem? No, ale poczekaj, chodź już tędy trochę, bo tutaj jest rozkopane bardzo. Tam jest znowu woda taka na górę. No tam jest woda, ale wiesz, wezmę cię na ręce. Na baranda cię wezmę. Mogę cię wziąć? Chodź, wskakuj, kochanie. Chodź. Dobra, żarty żartami. Nie no. A, gdzie te grzyby są? No to widzicie, drodzy Państwo, że nie ma grzybów. No, tylko spacer po lesie. No ale fajnie, fajnie. Co tu mamy? Są żółte kolczaki. No sporo tego jest. Tam jest prawdopodobnie biała pieczarka. Zobaczymy, czy to pieczarka leśna. A prawusków nie ma. Nie ma. Nie ma. Zobaczymy tylko, czy to pieczarka. No, pieczarka. Biała pieczarka. I nic. Poza tym, a tu czerwony, nawet kozaków czerwonych nie ma. Już idę. Nawet czerwonych kozaków nie ma. Gąski to są, drodzy Państwo, to jest gąska. Nie tak tamten chłopak, co miał, mówił, że ma gąski. Tylko gąski to są te pomarańczowe grzybki. Gąski. A tu coś jest? Nie. Nie, gąski, wiesz. Bo tamty to miał te kolczaki, nie? Ale to nie jest las, Grzesiu, na te, na... typowo na kurki, na pieprzniki. To nie jest las, no ale... Widzicie, taki bukiecik, czyli gąska. Dokładnie. Wiesz co, Grzesiu? Zastanawiam się, co ja zrobię z tymi grzybami. Zamiast spać po nocy, będę musiał je
czyścić, obierać i coś z nich zrobić. Zastanawiam się, co można szybko zrobić. Co? Sosik, dobra. Będzie sosik. Tak Grzesiu mówi, będzie sosik, kupię sobie warzywniaku pieczarki i będzie sosik. A na weekendzie, jak nie będzie grzybów, to pojadę, drodzy Państwo, tam do siebie, do lasu. Mam takie miejsce na kurki. No i trochę ich nazbieram, bo tam ich będzie sporo. Zobaczcie, jak pracuje, paruje wszystko. Zobaczcie, jak paruje. Na słońcu wszystko. A prawusków nie ma. Fajnie. O, jak fajnie. Dobrze, przejdziemy. Cofamy się już. Bo nic z tego już nie będzie. Dokładnie, nic z tego już nie będzie. Tu mamy to, tu to, tu pieczarka jest biała. Nie ma małych prawusków. Tu znów kolczaki. Chociaż zamiast kolczaku, żeby było więcej kurek, to już by chociaż miał na zupinę pieprzników. Tak to same kurczaki. Kolczaki. Grzyby ci się nie wysypały? Wypadły ci, wywróciłeś się? No bo... Więc Grzesiu, co o tym sądzisz? Powiedz mi. Prawdziwe grzybobranie. Prawdziwe grzybobranie, widzicie. Po prostu oglądajcie z nami więcej. Nie warto. Nie, oglądajcie z nami filmy, bo widzicie, że warto oglądać. Grzybów jest multum, a że Grzesiu grzyby pogubił, powysypywały się, to inna sprawa. Więc... Ma być największa oglądalność na... tego filmu. Zobaczcie. Z psioki. No i tylko Grzesiu jednego mi dał i zobaczcie. Ceglasto porę oraz pieprzniki kurki. No i taki szybki wypad, więc drodzy Państwo, jedziemy szybko do domu. Grzyby, zapraszamy ponownie. Tak, grzyby trzeba obrać, zrobić coś z nimi, żeby się nie zepsuły. No i przed nocną zmianą trzeba jeszcze wyspać się. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem to z Grzesiem na filmie, czyli nie warto przyjeżdżać w te lasy. 36 minut my chodzili. 36 minut i tak to leciało. 8:31. Piątek, 1 września, więc lepiej z dziećmi do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego niż z wiaderkiem do lasu, bo nie ma. Więc tak to leciało, jak pokazano na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć!